Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym pokazać Profit Room CRM, a więc platformę marketingu i sprzedaży dla hoteli, z której korzysta już ponad 200 obiektów. Na początek chciałbym przedstawić taką strukturę oprogramowania, którą na ten moment mamy w firmie. Dużo z Państwa korzysta z Booking Engine'u Profit Room, czyli systemu do rezerwacji na stronie internetowej, z Channel Managera ze stron internetowych, ale Profit Room to też usługi marketingowe i właśnie platforma Profit Room CRM, która świetnie uzupełnia pozostałe produkty. CRM składa się tak naprawdę z dwóch części. Jedna część to jest taka część bazodanowa, gdzie w prosty sposób można gromadzić całą bazę gości, a przede wszystkim robić to w sposób automatyczny. Niezależnie jakie obiekty Państwo reprezentują, czy to jest pensjonat, czy apartamenty, hotel trzygwiazdkowy, hotel pięciogwiazdkowy, wypoczynkowy, hotele zawsze sprzedaje się na kilka sposobów. Właśnie to jest sprzedaż online u pośredników oraz na własnej stronie, a Profit Room CRM uzupełnia sprzedaż telefoniczną i mailową, o czym opowiem w dalszej części prezentacji. Profit Room CRM to też automatyczna baza gości, która zbierana jest ze wszystkich pozostałych narzędzi dostarczanych przez Profit Room. Teraz pozwolę sobie zalogować się do panelu, dobrze Państwu znanego Profit Room Suite, gdzie pokażę system od środka. Dobrze, jesteśmy w panelu dostępowym Profit Room Suite, gdzie Państwo mają dostęp do poszczególnych produktów i w zależności czy dane usługi działają lub nie, dane zakładki są aktywne. Pierwszą zakładką, która dotyczy Profit Room CRM, jest zakładka kontakty, gdzie w sposób automatyczny gromadzone są wszystkie dane gości, ich historia rezerwacji oraz informacja o zgodach marketingowych umożliwiających kontakt za pomocą mailingu, za pomocą newslettera. Mamy też informację, kiedy taki kontakt został dodany do bazy oraz możemy wejść w profil takiego gościa i zobaczyć jego historię. Co więcej, baza jest gromadzona w sposób automatyczny ze wszystkich narzędzi Profit Room, czyli z Booking Engine'u, z Channel Managera, ze stron internetowych dostarczonych przez Profit Room. Daje to Państwu taki komfort, że mamy bazę w jednym miejscu, nie w różnych narzędziach. Mamy pełną kontrolę nad tym, czy dany kontakt tą zgodę ma oraz możemy taką bazę posegmentować. System też monitoruje na bieżąco informacje, czy dany kontakt odwołał zgodę marketingową, więc zapewnia to duże bezpieczeństwo pod kątem przepisów RODO. Tutaj, tak jak Państwo widzą, możemy przefiltrować bazę po różnych kategoriach, takich jak kraj klienta, data złożenia rezerwacji, data pobytu, czyli na przykład osoby, które były u Państwa w obiekcie w wakacje, czy w jakichś innych terminach, lub po kategorii oferty, i ten przykład tutaj pokażę, czyli wyszukujemy wszystkich gości, którzy kiedykolwiek zarezerwowali ofertę, która oznaczona była w systemie jako oferta dla biznesu. Zakładamy sobie taki filtr i system przeszukuje całą bazę i zaraz nam się pokaże lista gości, którzy spełniają zadane kryteria. Tak, i widzimy, że w naszej bazie hotelowej mamy 40 kontaktów, które kiedykolwiek skorzystały z oferty dla biznesu. Taki segment możemy sobie zapisać jako biznes i po kliknięciu zapisz, ten segment będzie dostępny w naszych zapisanych segmentach. Co jest istotne, w momencie kiedy te segmenty mamy już stworzone i zapisane i baza w CRM-ie będzie się powiększać o osoby, które te kryteria spełniły, wtedy automatycznie one dołączają do tego naszego filtru. Jak możemy wykorzystać taką bazę? W zakładce komunikacja mają Państwo do dyspozycji możliwość wysyłki mailingu i tak dla przykładu w takich najpopularniejszych systemach do wysyłki mailingu na rynku takie przygotowanie mailingu trwa mniej więcej 30 minut, może nawet więcej. Przy czym w Profit Room CRM
co zaraz pokażę, jest tutaj bardzo łatwa i szybka edycja, znowu bazująca na połączeniu i integracji z naszym systemem. Najpierw wejdę w listę kontaktów, żeby pokazać, jak to wygląda. I tutaj mamy ten zapisany nasz segment biznes. Widzimy, że na liście mailingowej jest 21 osób. Dlaczego 21? Wcześniej pokazywałem, że system wyfiltrował nam 40 osób, ale tutaj mamy informację, że 21 z nich ma wyrażoną zgodę marketingową i do tej grupy osób będzie skierowana komunikacja mailowa. Także widać, że to jest pełne bezpieczeństwo. System identyfikuje odpowiednich użytkowników. Zakładka kampanie mailingowe. Na przykładzie jednej z kampanii pokażę, jak wygląda taka edycja mailingu. Edycja szablonu jest bardzo prosta i odbywa się na zasadzie chwyć i upuść, tak? Czyli nie edytujemy, nie piszemy ręcznie tego mailingu, tylko możemy przeciągnąć na przykład ofertę, dokładne miejsce w mailingu, które byśmy chcieli. Następnie wyświetla nam się lista wszystkich ofert, które mają Państwo wprowadzone do Profit Room Booking Engine. Możemy wybrać jedną z nich, na przykład pakiet romantyczny, i zaimportować do mailingu zdjęcie główne oferty, opis, cena od oraz przycisk sprawdź ofertę, który przekieruje nas do landing page'a w ramach strony internetowej Profit Room. Wszystko tutaj znajduje się od razu, więc taki mailing, tak jak powiedziałem wcześniej, można stworzyć dosłownie kilka minut. Też wzorowaliśmy się na takich klubach zakupowych jak Travelist, stąd taka konstrukcja mailingu. Oczywiście mogą Państwo zaimplementować własny szablon HTML i wysyłać inne treści mailingów, czy dodawać takie pola jak stopki, media społecznościowe i inne rzeczy. To, co teraz pokazałem, czyli gromadzenie bazy w jednym miejscu, gromadzenie tej bazy w sposób automatyczny, bezpieczeństwo pod kątem RODO, segmentacja oraz wysyłka mailingu, jest to ta sfera marketingowa Profit Room CRM. Natomiast teraz przejdę do kwestii sprzedażowych, o których wcześniej mówiłem. Również optymalizujemy procesy w zakresie obsługi telefonicznej, obsługi mailowej gości. Takim miejscem jest zakładka szanse sprzedażowe, a dokładnie szanse pobytowe. Na początek powiem trochę, jak to wygląda w standardowym procesie w hotelach, jak to wyglądało w standardowym procesie w hotelach do tej pory. Czyli ja jako gość, dzwoniąc do hotelu, i powiedzmy, że jestem gościem niezdecydowanym, czyli jeszcze nie jestem zdecydowany na dokonanie rezerwacji, a chcę zapytać o pobyt. Zazwyczaj hotel informował mnie telefonicznie o cenach, o dostępności. Część z hoteli wysyłała maile z kalkulacją, natomiast te maile zawsze przychodziły z jakimś opóźnieniem. Pokażę, jak to wygląda u nas w systemie, tak? Czyli recepcja lub dział sprzedaży pracuje cały czas na Profit Room Suite. Przejdę teraz do szans pobytowych, czyli miejsca w systemie, które realizuje obsługę zapytań telefonicznych oraz zapytań opóźnieniem. Pokażę w obiekcie i na ten moment recepcja oraz dział sprzedaży pracuje tutaj w tym programie i w momencie rozmowy telefonicznej dodajemy sobie szansę pobytową i otwiera nam się ekran kalkulacji. Proszę w tym miejscu zauważyć, jak prosty i intuicyjny jest proces. I tutaj też nawiążę do problemów z rotacją personelu w obiektach. Tutaj de facto prowadzimy nawet nowego i mało doświadczonego recepcjonistę za rękę. Wystarczy, że recepcja zapyta, kiedy Państwo przyjeżdżają, kiedy Państwo wyjeżdżają, w ile osób Państwo będą w hotelu.
i na tej podstawie sprawdzamy podczas rozmowy telefonicznej dostępność i recepcjonista może poinformować, że w tym terminie mamy następujące pokoje w następujących cenach. Jeżeli gościa interesuje pokój standard, rozwijamy cennik i informujemy, że pokój standard jest dostępny w jednym z pakietów czy w jednej ze stawek. Bardzo często zdarza się tak, że goście chcą zarezerwować pobyt w ramach najniższej stawki, najtańszej, ale w ramach alternatywy też możemy wysłać ofertę pakietową. Podczas kalkulacji również możemy udzielić rabatu procentowego bądź kwotowego na taką kalkulację. Oraz w myśl tutaj zasadom sprzedażowym warto również zaproponować w formie alternatywy pokój o wyższym standardzie. Jest to o tyle bardzo wygodne, że wysyłając kilka propozycji do gościa, de facto nie blokujemy sobie dostępności, więc tych kalkulacji może powstać kilka. Następnie bierzemy adres mailowy danego gościa i w momencie, kiedy jest to nasz aktualny gość i mamy go na liście kontaktów, którą wcześniej pokazywałem, będziemy mogli taką osobę wyszukać po mailu, po telefonie, po imieniu i nazwisku. Widać, że pana Bartosza mamy tutaj w bazie. Następnie, żeby uspójnić komunikację, przyspieszyć tą komunikację i uniknąć jakichś, powiedzmy, literówek, mają państwo do dyspozycji takie predefiniowane szablony maila, które każdy hotel sobie tutaj samodzielnie tworzy w jednym z wariantów, w jednym z języków. Oczywiście dysponujemy również możliwością dodania załącznika, na przykład państwa szef kuchni stworzył jakieś menu sezonowe, czy mają państwo przygotowany jakiś informator o atrakcjach w okolicy. Warto takie rzeczy tutaj ująć w mailu. I proszę zobaczyć, dosyć szybko przeszliśmy przez proces kalkulacji, wykalkulowaliśmy różne alternatywy i kończąc rozmowę telefoniczną możemy jednym kliknięciem wysłać taką szansę pobytową do gościa. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że ja jako gość wybieram się, powiedzmy, do Trójmiasta i dzwonię do trzech hoteli. Od jednego hotelu otrzymałem informację o stawkach, o pobycie natychmiast po rozmowie, od drugiego po godzinie, od trzeciego następnego dnia. Oczywiście nie jest to gwarancja, że gość dokona rezerwacji u państwa, ale znacznie zwiększa to prawdopodobieństwo. Tutaj widzą państwo teraz maila, który otrzymał gość natychmiast po rozmowie. Tutaj na wstępie mamy predefiniowany szablon maila, następnie mamy informacje o ofercie oraz pokój bądź pokoje w ramach tej oferty, alternatywną ofertę oraz pokoje. W standardowych procedurach hotelowych wygląda to tak, że nawet jakby gość otrzymał maila stosunkowo szybko, to następnie musi na tego maila do państwa odpowiedzieć: tak, poproszę ten pakiet. Następnie państwo muszą przyblokować dostępność w PMS-ie recepcyjnym i równolegle wysłać prośbę o przelew tradycyjny od gościa. Bardzo to nam wydłuża ścieżkę zakupową oraz niesie ze sobą takie ryzyko, że w międzyczasie gość może się zdecydować na ofertę innego obiektu, chociażby po znalezieniu go na portalach OTA. Tutaj nie ma tego problemu. Po wybraniu danego pokoju w danej ofercie gość klika rezerwuj, jest przekierowywany na drugi krok rezerwacji w Profit Room Booking Engine. Są nim dodatki. Takie usługi może sobie dobrać bądź nie. I potem przychodzi na trzeci krok potwierdzenie, czyli wybranie metody płatności, którą państwo sobie przypiszą do danej oferty czy do danego wariantu noclegu. Podaje dane karty bądź płaci inną metodą, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, akceptuje regulamin i warunki anulacji oraz wyraża bądź nie wyraża zgodę na wysyłkę mailingu.
po kliknięciu rezerwuj mamy płatność i tak naprawdę ta rezerwacja poprzez Profit Room CRM, Booking Engine trafia do Channel Managera, Channel Manager zamyka dostępność w portalach OTA oraz jeżeli mają Państwo to zintegrowane z systemem PMS, nanosi taką rezerwację na grafik recepcyjny. Co istotne, cały mail bazuje na dostępności, czyli ja jako gość, jeżeli kliknę rezerwuj za tydzień, a dostępność wygasła, otrzymam taką informację. To też jest dobry pomysł na wprowadzenie procedur na recepcji, żeby recepcja czy dział sprzedaży informowała, że mail bazuje na dostępności. Czym szybciej gość się zdecyduje, tym większa gwarancja dostępności tych pokoi. Kolejna rzecz w podsumowaniu takiej kalkulacji, mamy informację, czego dotyczy, na jaką kwotę, mamy kiedy ją utworzono i jakie było źródło, czy była to rozmowa telefoniczna, czy e-mail, czy jakieś inne zapytanie. Mamy dane osoby, która została zaofertowana oraz dane pracownika hotelu, który obsłużył takie zapytanie. Jeżeli nie dojdzie do rezerwacji, system w sposób automatyczny wyśle automatyczne przypomnienie po 3 dniach od wysłania propozycji. Czyli szanowny panie Bartoszu, robiliśmy dla pana kalkulację, prosimy o dokończenie procesu lub kontakt celem rekalkulacji. Drugie, ostatnie przypomnienie jest wysyłane na 7 dni po przygotowaniu oferty i wtedy uważamy, że ta oferta już wkrótce wygaśnie. W zakładce szanse pobytowe mamy przegląd sytuacji, wszystkie otwarte procesy kalkulacyjne, wiemy na jakim one są etapie, który recepcjonista obsługuje zapytanie, jaką one mają wartość, przez co mamy kontrolę nad sytuacją w dziale sprzedaży czy na recepcji oraz możemy przefiltrować sobie takie kalkulacje. Tutaj widzimy na przykład dużo wyższą wartość kalkulacji niż nasze średnie w obiekcie. Być może warto poprosić naszego recepcjonistę o bezpośredni telefoniczny kontakt z gościem w celu przekonania do pobytu. Naprawdę duży potencjał sprzedażowy i przede wszystkim możliwość kontroli sytuacji. Możemy też sobie wyfiltrować konkretną osobę z naszego działu, jakie ma otwarte procesy, również na przykład w ostatnich 30 dniach. Uzupełnieniem tego raportu jest raport szans sprzedażowych, gdzie w danym okresie czasu widzimy, ile szans jest na etapie wysłanej propozycji, czyli nie minęły 3 dni od przygotowania, o ilu system zdążył się przypomnieć i na jaką kwotę oraz ile wkrótce wygaśnie. Mamy też informacje o skuteczności działu sprzedaży indywidualnej, szanse zakończone rezerwacją, szanse, które nie doszły do skutku oraz możemy sobie wyfiltrować wyniki danego konkretnego recepcjonisty. Wiele hoteli również wprowadza jakieś systemy premiowe w oparciu o raporty w Profit Room CRM. Profit Room CRM staje się obowiązującym standardem w hotelach. Obecnie korzysta z niego kilkaset obiektów, więc jeżeli Państwo chcieliby poprawić procesy i zwiększyć sprzedaż bezpośrednią oraz kontrolę nad bazą gości, zachęcamy do kontaktu.